Dzisiaj na wyprawie w Górach Jezerskich jest ze mną EcoBike Mauler. Jeśli chcecie się dowiedzieć, co oznacza ta nazwa i dlaczego uważam, że ten rower akurat na nią zasługuje, no to zapraszam do oglądania. Dzisiejszy odcinek będzie taki troszeczkę podróżniczo-prezentacyjny, dlatego że postanowiłem, że przetestuję Maulera w jego naturalnym środowisku i zobaczę, czy faktycznie jest tak dobry, jak mówi specyfikacja. Wybrałem się na moją ulubioną pętlę tutaj w Górach Jezerskich, a to dlatego, że te 65 km pozwoliło mi przetestować Maulera i na stromych, kamienistych podjazdach, i na asfalcie, i na single tracku, także mogę już troszeczkę więcej o nim powiedzieć. Egzemplarz, który dostałem tutaj na potrzeby tych nagrań, to rama M na L oraz bateria 1080 Wh. To jest akurat idealny rower pod mój wzrost i moją wagę. Bardzo dobrze się na nim czuję, jest stabilny i naprawdę świetnie się na nim jeździ. Zacznę od silnika. Panasonic GX Ultimate bardzo świetnie się tutaj sprawdził na stromych podjazdach. Zaskoczył mnie swoją mocą i dynamiką, tym, że nigdy nie brakowało mi właściwie tej mocy. Jechałem głównie na trybie auto, który inteligentnie dobiera wspomaganie, bazując na naszej kadencji, czyli po prostu im szybciej kręcimy, tym więcej daje nam mocy. Dzięki temu bardzo wygodnie się jeździ, a dodatkowo oszczędzamy baterię. No i tutaj jest kolejna moja ulubiona cecha tego roweru, czyli duża, pojemna bateria. Nominalny zasięg Maulera to około 200 km, co wiadomo jest uzależnione od naszego stylu jazdy i od terenu, w którym się poruszamy. No i tutaj po przejechaniu 65 km w górach, robiąc przy tym ponad 1400 metrów przewyższenia, mam dalej prawie połowę baterii. Jest to niesamowita sprawa, daje bardzo duży komfort i właśnie dlatego uważam, że połączenie tej pojemnej baterii i mocnego silnika sprawia, że ten rower zasługuje na swoją nazwę. A jest to słowo zaczerpnięte z języka angielskiego. W terminologii sportowej Mauler jest to zawodnik znany z agresywnej, dominującej gry. Także tutaj nazwa w pełni zasłużona, a to nie wszystkie cechy, które powodują, że Mauler świetnie radzi sobie w trudnym terenie. Amortyzator RockShox bardzo płynnie chodzi i świetnie wybiera wszystkie nierówności, obojętnie czy na kamienistych zjazdach z korzeniami, czy po prostu na szutrowych drogach. W połączeniu z oponkami mamy tutaj Maxisy, które są dosyć szerokie. Jest to 2,6, szeroka, fajna, wygodna opona z bieżnikiem, który bardzo fajnie się wgryza nawet w taki bardziej sypki, nierówny teren. Dodatkowo mamy coś, co na single trackach jest moim zdaniem koniecznością, czyli sztyca regulowana z kierownicy. Na podjazdach wyciągamy sobie siodełko do góry, a podczas zjeżdżania chowamy dla własnego bezpieczeństwa i wygody. Moje wrażenia z jazdy tym rowerem są bardzo pozytywne i polecam tą maszynę zwłaszcza osobom, które nie uznają kompromisów w kwestii dużej, pojemnej baterii. Daje to naprawdę taką swobodę, że nie musimy się martwić o zasięg, bo w górach wiemy, że pojedziemy na wycieczkę i na pewno z niej wrócimy. Dodatkowo duży zapas mocy daje nam taki komfort, że jeżeli podepniemy sobie na przykład przyczepkę z dzieciakami, to w górach tutaj na podjeździe na pewno sobie poradzimy. A jeśli chcemy poszaleć sobie na single trackach, to również jest tutaj naprawdę niezła frajda. Także polecam Maulera jako wszechstronną maszynę do różnych wypraw, zwłaszcza w górach. Jeżeli chcielibyście się przejechać moją ulubioną trasą tutaj w Górach Jezerskich, zwiedzając przy tym dużo ciekawych punktów, takich jak Wysoki Kamień, Kopalnia Kwarcu Stanisław, czy Stuk Izerski, Chatka Górzystów i powrót przez Izerkę, to trasę w formacie GPX zostawiam Wam w linku pod tym filmem. Jak zwykle zachęcam do subskrybowania naszego kanału i oglądania kolejnych odcinków, które dla Was szykujemy. Ode mnie na tyle to dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.